Dzień dobry, nazywam się Beata Wilmanowicz. Jestem nauczycielem w szkole uczącej się w Toruniu. Chciałam serdecznie zaprosić do kolejnej edycji kursu OK Zeszyt, którego jestem uczestniczką już czwarty rok. Początkowo testowałam ciekawe pomysły ekspertki merytorycznej Danuty Sterny, która wprowadziła tę metodę do polskich szkół. Obecnie już trzeci raz zaczynam pracę jako mentor. Najciekawsze w tym kursie jest to, że mentor i uczestnik mają ze sobą bezpośredni i bardzo osobisty kontakt. Praca kursantki nie podlega ocenie, natomiast wymieniamy się wzajemnie doświadczeniami, a praca w klasie podlega jedynie mojej refleksji. Uwieńczeniem kursu jest spotkanie się grupy w szkole, w której pracuję, i tam możemy wymieniać się doświadczeniami, oglądając własne OK Zeszyty. Uczestniczki również otrzymują materiały do dalszej pracy z OK Zeszytem. Co ważne, jest kurs jest wspaniałą okazją na to, żeby wszelkie informacje przekazywać sobie pod okiem mentora. Wtedy każda uczestniczka ma pewność, że są one zgodne z ideą oceniania kształtującego. Z mojej pracy mogłam doświadczyć, że uczniowie w klasach młodszych chętnie pracują z OK Zeszytem, rodzice są nim wręcz zachwyceni. Natomiast jeśli chodzi o klasy starsze, dużym zaskoczeniem stał się OK Zeszyt do religii, który stał się wspaniałą książką, pamiętnikiem, zbiorem różnego rodzaju refleksji na temat na przykład obejrzanych filmów. I zarówno klasy starsze, jak i młodsze pielęgnują swoje zeszyty, robiąc chociażby tego typu zakładki. To jest zeszyt uczennicy klasy ósmej. Ta opieka nad zeszytem dotyczy nie tylko dziewczynek, ale również chłopców. Pierwszaki też mają duży sentyment do swoich zeszytów, mianowicie jest on bardzo staranny, już doskonalą się w elementach, wyszukując cele, na co bezu, czy refleksje. Zeszyt jest w każdym calu wypielęgnowany i chyba najpiękniejszy, jaki tylko można sobie wyobrazić. Zachęcam wszystkich, żeby taki OK Zeszyt stosowali, a kończąc kurs OK Zeszyt, można stać się w tym momencie ekspertem przy wprowadzaniu takiej metody do szkół. Dziękuję.